Nie no, ogólnie ludzie nieraz patrzą na to i mówią tak, czy to jest napisane, co to jest napisane? Nie wiem. Tu widać, że to jest imperator, nie? No, to, czy nie wiesz, że jest napisany imperator, Benjamin? Dziękuję za podkrzepienie. A teraz imperator! Z pierwszego koncertu pamiętam to, że nas wygwizdali, powiedzieli, że to w ogóle się nie nadaje do słuchania, ponieważ pierwszy koncert mieliśmy w Łodzi w takim klubie vis-a-vis jednostki wojskowej. I wtedy, żeby zapełnić salę, zaproszono żołnierzy. To była nasza praktycznie pierwsza publiczność. No to był rok, który 86, 7. Ja miałem 18 lat, powiedzmy. To był moment, kiedy zaczęto o nas mówić za granicą, że pojawił się nowy zespół, że jest mocna kapela właśnie z Polski, spoza żelaznej kurtyny. Kapela, która gra ultra, hardcore, high speed, black metal. To był 90 bodajże, 3 albo 4 rok. No a my paradoksalnie schodziliśmy ze sceny. Ja nie grałem 20 parę lat na gitarze w ogóle. Dużo osób przez ten czas zwracało mi uwagę, niektórzy mieli pretensje, dlaczego ja nic nie robię z tym. W zeszłym roku skontaktował się ze mną Nergal z Behemoth i Orion. I oni wyskakują z tekstem typu, a może byście tak za rok na tej naszej imprezie zagrali. Byłem zdziwiony, mówię, jak? Stary, my 25 lat nie gramy. Jak zagramy? Co zagramy? Wiesz, to nie jest takie łatwe, nie ma takich powrotów po ćwierć wieczu. Ale mówię, to daj mi chwilę. Tu wiesz, za pa, ba, 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 ba. No i nie pozostanie z niego, z Tobi. Święta, święta. Tak! No i skompletowałem skład kapeli, zacząłem grać, uczyć się. To jest kapela, którą ja założyłem, bo to jest właściwie... No szukam tego określenia, ale nie powiem moim dzieckiem, może tak. To jest wielka część mojego życia, bardzo ważna, nie wiem, jedna z najistotniejszych, a decyzja o powrocie też jest jedną z trzech pewnie najważniejszych decyzji mojego życia. Musimy to strasznie wyczuć, bo to jest...